ty, czujny i biedka. Tak, tak, ja ty, czujny i biedka. Banda 5000 takich samych jak wy. Tak, a reszta, tak, moja matka, obawia się jarej choroby. Antypolaków. Obawia się choroby. Dlaczego się obawia? Właśnie się choroby takich jak ty będzie specjalnie zarażał. Jakiej choroby? Jakiej choroby? Jakiej choroby? Jakiej choroby? Dobrze wiesz jakie. Jakiej choroby? Tak jesteś twardy. Słuchaj, słuchaj, ja ci powiem. Czekaj, czekaj. Odsuńcie się panowie. Czekaj, ja rozmawiam, ale przepraszam, ja rozmawiam z kosztem. 5 metrów odstępu od ale przepraszam, ja rozmawiam z kosztem. Ale skończył pan. Nie, on nie skończył wcale ze mną. Skończyłeś rozmawiać ze mną. Ale on prowadzi pamięć. Pan czuje cały czas dawny, rozumie pan? Ale ty poszedłeś do mnie. To proszę się odsunąć. Ale to trzeba powiedzieć, że on się czuje. Macie państwo 4 minuty i kolejny artykuł dochodzi do waszego obowiązku. Bardzo mi miło. Witam serdecznie. Mariusz musiał tutaj no. z nami. Daj spokój. Banda przestępców przyszła i tutaj nie mają co robić. Zamiast się wziąć za robotę, no właśnie, to... i przez to musimy interweniować, bo banda przestępców tutaj przyszła. Banda przestępców. No, dokładnie. My jesteśmy banda przestępców? No przecież mówi, mówi pan. No mówi. No banda przestępców, no to jesteśmy my jesteście. No, ale to... A ja myślałem, że pan o sobie mówi, dobra. Tak? No to jak, wie pan, no jak pani no. przychodzi tu ze strzelbą, z nie kajdankami... Mów, słuchaj, nie mów mi, że chodzicie w tych maskach, bo dokładnie wiem, byłem nie na jednym komisariacie, nikt tam kurwa nie popierdala w kaskach. Tutaj słowa jeszcze wulgarne. A jeszcze teraz, a ja szłam, jeszcze pan coś powie, szłam i ja się zatrzymałam przy jednym z radiowozów. Ominęłam dwa i obydwóch było panowie bez maseczek. Tak, taki szopik, że tu przychodzicie w maskę, to będziecie sobie... Tak, wirusa. Byłem 24 na 5 komisariatach, nikt tam nie miał żadnej maski. Tak. No i teraz, teraz niech się pan spodziewa kolejnej wizyty. Dobrze, dobrze, świetnie. Ale jeszcze będzie no liczby, że jesteśmy znudzeni tym. Ileż jeszcze? Co z tego? I myślisz, że co? Że to przetrwa? Wiesiu, może pan... Paweł Janowski. Myślisz, że to przetrwa? To latarkami po oczach świecą. 3000, nie, 13 tysięcy. Słuchajcie, bo tak, Grzesiek, słuchajcie, dobra, mamy tak. Panowie nam dali czas. Tak. Ja wam powiem tak, ja byłam między tymi panami, panowie prowokują, szturchają, wywracają się, Grześka wywrócili, ma zakrwawione czoło. Będą próbowali teraz zrobić wszystko, żebyśmy, cicho, tak, żebyśmy zostali uznani za... Proszę, co robisz? No i co robisz? I co robisz? I co robisz, człowieku? Co robisz? Co robisz? Co robisz? Jesteście niepoważni! Nie wolno ci tego robić. Ja nie będę się odsuń, ja stoję dobrze. To ty się odsuń. I teraz uwaga, słuchajcie. Pajadę normalnie dolnie. Słuchajcie! Słuchajcie, nie! Jesteśmy razem! Wszyscy! No nie da się! Posłuchaj, Grzesiek! Znaczy ja domyślam się, że wzburzenie narodu może być duże w sytuacji, kiedy... No ale to wiadomo, no co, no... No ja panu powiedziałem, że z 10 lat pan będzie siedział. Znowu pan, panie redaktorze, wraca do tego samego. No, ale ja pan nie wie, o czym wy mówicie. Słuchajcie! Słuchajcie! Dobra, Jelena, ale to jest, tak, 3 minutki, słuchajcie, jest to nierówny pojedynek. Panowie policjanci nam robią, słuchajcie, ten tego. Ale dobra, Grzesiek, Marek, słuchajcie, panowie. 5 osób stajemy i wtedy jesteśmy zgodnie z rozporządzeniem. Nie, bo będą wchodzić między nas, ja już tego doświadczyłam. Panowie wchodzą między nas, prowokują szturchanki, wywracają się, nie wiem, może oni coś mają problemy z równowagą. I nie dajmy im tej satysfakcji. Dlatego, nie, no ale to co robimy, no jak będziemy stać, bo jest ciemno, zrobią z nami co zechcą. Grzesiek! Ty sam tam nie idź do mnie! Grzesiek! Nie, ja idę. My idziemy, tak. Ja idę, bo oni tutaj nas, wiesz, to jest jedno wielkie oszustwo. Idziemy, idziemy. Tak. Do domu. Przecież oni... Tak. Grzesiek! Grzesiek! Idziemy, proszę. Grzesiek, idziemy, bo oni specjalnie się ocierają, szturchają, wywracają. Oni chyba coś się naćpali, wiesz? Są naćpani, widać. I tego, i oni będą prowokować tam w ciemności. No, jak wieprze, chodźcie. Czym was szpycują co dalej? Nie wiem, ale oni się wywracają, rozumiesz? Grzesiu, tędy, bo upadnie. Nie, nie. Oni się wywracają. O, czekaj, idą, 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 idą. Tak? Dobra, czwarta do czołgu. O, dobra. Karabiny, karabiny, gazy są, wszystko jest. Bardzo męski postawy. Czekaj, bo muszę twojego Grześka pilnować. Brawo! Brawo! Brawo!
Tyle policji, nogarstwa, ludzi, wolnych ludzi. Morala to są wiedzę wykręcić. Nie jest wstyd. Jest wstyd.